szpachlowanie. Dzisiaj zajmiemy się poszpachlowaniem między innymi tej ściany, a towar, jaki zostanie użyty w tym filmie, to gładzie od śmiga A11 i A2. I jaki jest plan działania w tym filmie? W pierwszej kolejności rozszpachluję jeszcze raz sobie łączenia cięte oraz oryginalne jeszcze na raz. Przelecę może wkręty i wtedy już całą ścianę polecę po całości, jak to trochę zwiążę. Zachęcam do obejrzenia oczywiście całego filmu, czyli pierw pokażę Wam szpachlowanie samych łączeń, potem lecimy po całości, krótki urywek ze szlifowania, pokażę jak to wyjdzie finalnie, a na sam koniec podsuwanie materiału, a co najważniejsze, nie będzie tu żadnej ściemy, koloryzowania, tylko pokażę i omówię, tak jak to wyszło, to Wam przekażę. Także zapraszam do oglądania. Oczywiście w pierwszej kolejności należy zacząć od dokładnego wymieszania towaru. Tutaj A11 według producenta jest gotowa pod wałek, czyli nie trzeba nic rozcieńczać. Tutaj jest podane, że 300 ml pod nakładanie wałkiem, ale ja po prostu porządnie wymieszam i raczej będę nakładał taki towar, jaki umieszał producent. Ja wolę trochę gęściejsze towary lub jeśli będzie taka potrzeba, to delikatnie rozcieńczę, ale to Wam ewentualnie powiem, jak to wyszło. Także obydwa towary dokładnie mieszam i na razie wody nic nie dolewam. Dobra, towar nie jest jakoś bardzo rzadki, chociaż według mnie mógłby być gęściejszy. Zawsze lepiej jak jest troszkę za gęsty i można go rozcieńczyć, niż za rzadki. Tutaj powiedzmy podwałek jest myślę, że spokojnie da radę, chociaż według moich preferencji wolałbym towar trochę gęściejszy. Po dokładnym wymieszaniu praktycznie mamy prawie że taką samą konsystencję co w A11, trochę gęściejsza, chociaż sama masa opór stała większa, ale bardzo mocno się upłynniła po dokładnym wymieszaniu. Tutaj ani kropli wody nie dodane, jak widać porządne mieszadło robi robotę, idealnie wymieszane. Masa ładnie upłynniona. Thank you.
Spoje nacięte. Tak wyglądają po poszpachlowaniu. I teraz tu będzie doskonale widać. Macie tak. Tu jest wycieniowane, już tam podsycha jest ściągnięte na zero. Tu macie niwelację tego garbu, czyli jest trochę grubiej. Jeszcze jest mokre. Tu jest sama taśma. Czyli znowu tu jest minimalna warstwa, więc tu już też podsycha. Tu znowu grubiej i znowu cienko, gdzie już podsycha. Czyli pierwsze uzupełnienie tego dołka obok taśmy. Tu i tu. A na samej taśmie cieniutko, żeby nie robić znowu kolejnego garbu. Teraz jest znowu płaszczyzna rozciągnięta. Przyjdzie po całość, to już się zniweluje.
Tak wygląda ściana już po wyschnięciu na gotowo. Jeszcze nie jest szlifowane. Tak jak widzicie, idealnie stoję teraz metr od ściany. Prócz jakichś przybrudzeń, gdzie brudną ręką ptarłem, nie widać nic. Ale czy na pewno przed szlifowaniem ta ściana jest tak idealnie położona? No to zobaczmy. Kamera pół metra od ściany, jeszcze jest dobrze. Ale po zbliżeniu jednak jakieś niedoskonałości są. I teraz jak to wyszło? Standardowo, jak już nieraz pokazywałem, minimalnie widać jest zarysowany papier, ale tym nie ma co się przejmować. Po prostu nierównomiernie tu schnie, inaczej wciąga, dlatego papier się odznacza. Po szlifie nie będzie widać. Tu są na papierze łącznie trzy warstwy masy. Jedna C50, później dwa razy gładź, tak jak to widzicie na filmie. No i tak to wygląda ogólnie, bardzo ładnie. Jakieś tam takie baciki i tyle. Ale wyszło naprawdę bardzo ładnie. Zobaczę jeszcze, jak to będzie po szlifie. Na pierwszy rzut oka masa w miarę twarda. Także użyję standardowo siatki 150 albo 180. Zobaczcie, jak będzie szło. Na pewno nie drobniej, bo tak miękka masa to nie jest. To już od razu czuć. Także 150 albo 180 będzie w sam raz. Czyli tak używam standardowo. Tu mamy A11. I też tam zaraz pokażę, jak wygląda ściana po A2. I zabieram się za szlifowanie i wtedy podsumuję te masy, swoje odczucia oraz moje rady, do czego użyć daną masę i dla kogo, która będzie odpowiednia oraz na jakie podłoża, jak ja bym sugerował tego używać. I tutaj mamy tą ścianę A2. Tutaj widać takie paseczki. To było od przeciągnięcia już piórem po lekko podciągniętej masie. Po prostu były większe baty, które zniwelowałem i wtedy się porobiły takie maźnięcia, ale to właściwie wszystko powinno zejść ładnie. Tu mamy jakiś taki, została skwarka bez problemu. Tu było jakieś uszkodzenie płyty, więc masy było grubiej. Od razu widać, inaczej wciągło. I tak to się prezentuje tutaj. Jakieś drobne nierówności, ale żadnych tam problemów typu bąblowanie, pęcherze. Nic takiego się nie działo. Założona siatka ścierna 180 na początek. Taśma LED-owa, jakby ktoś tu się zastanawiał, jak tam zrobione. Jak widać, taśma nie niszczy się o ścianę, ponieważ jest w takim korytku. A korytko jest to środek, który wyciąga się z listew przypodłogowych, tych plastikowych. Także tak widzicie, taki patent i w to mam wklejoną taśmę, aby nie niszczyć jej o ścianę. Ponieważ jak miałem same taśmy, bardzo szybko LED-y się niszczyły. A w tym przypadku taśma wytrzymuje długo, nie ma problemu, że gdzieś przytrę LED-y. Zapalałem już tutaj przełącznik. I można działać. Hey!
ściany wyszlifowane. Także biorę się za odpylanie do tego celu mop, który już wcześniej pokazywałem. Mikrofibra, taka z frędzelkami, zbiera bardzo dobrze, w zupełności to wystarczy, nic więcej nie trzeba. Także potrzebny do tego jest mop i odkurzacz, żeby ściągać pył, który zbierze mop do odkurzacza. Ja odpylam na sucho, nie marzę ścian na mokro, można czasami narobić bałaganu. Także szybkie odpylanie i przechodzimy do podsumowania tych dwóch gładzi, co z tego wyszło. Tutaj jest ściana zrobiona A2. Jakiś tam drobny kurz jeszcze jest, ale jakby się nie pyli, to co miało być jest zebrane. I teraz tak, jak widzicie, poprzecierałem się do kartonu, ale tutaj jest ładne, łagodne przejście. Nie ma praktycznie żadnego problemu, żeby tu jakieś coś się chmurki robiły, czy tym podobne rzeczy. Jak widać, bez problemu można wyzerować to do samego kartonu. Tak samo tutaj. Szlifuje się bez problemu na zero. Tak samo jest na A11. Zaraz to pokażę. Tutaj masa A11. Po odpyleniu jakieś może drobinki delikatne zostają, ale to już śladowa ilość. I tutaj tak samo jak przy A2, miejsca prześlifowane i bez problemu są dotarte do zera, nic tu nie chmurkowało, nic się na krawędzi nie osypywało. Dlatego bez problemu tutaj nawet szpachlowanie samych spoin można by to zetrzeć, nie ma problemu. Tutaj jest wykonane szpachlowanie, powiedzmy, według normy Q3, to nie jest Q4. Jest to cienkie szpachlowanie całościowe, tak aby potem farba mi lepiej kryła, bardziej równomiernie. Tylko tyle. Dla jakości zbyt nie ma to większej różnicy, czy Q2, czy Q3. Jak się dobrze poszpachluje, potem wałek nada swoją strukturę ścianie i praktycznie tak nie widać różnicy, gdzie te łączenia były, a gdzie nie. Dobra. I teraz na podsumowanie, jak się tym pracowało, jakie wnioski i ewentualnie rady dla potencjalnych użytkowników. Dobra, czyli tak na podsumowanie, obiema masami pracowało się wygodnie, dobrze, nie było praktycznie z nimi żadnych problemów, jakieś murkowanie czy bąblowanie u mnie akurat nie wystąpiło. Tu akurat było świeże podłoże, więc też ma na to wpływ, że żadne dziwne rzeczy się później nie dzieją. I teraz tak, masy są trochę inne, o czym za chwilę. A11 gotowa pod wałek, po otworzeniu można by w sumie już od razu nakładać. Akurat te wiadra, które ja miałem, konsystencja była już rzadka. Można by pewnie obejść się bez mieszania, ale ja zawsze wyznaję zasadę, że nawet jeśli to masa gotowa, przed użyciem dokładnie mieszam. I tutaj po dokładnym wymieszaniu A11 jakby rzadsza się już nie zrobiła, nie upłynniła się. Jedynie wyrównała się jakby jej konsystencja. Stała się taka jednolita. Przy A2 sprawa miała się zupełnie inaczej, ponieważ po otworzeniu masa była gęsta, czy nawet bardzo gęsta. A po dokładnym wymieszaniu bez użycia wody, obydwie masy nie dodawałem nic wody do pracy, konsystencja jej była prawie tak rzadka jak A11. I powiedzmy, A11 jak dla mnie
minimalnie za rzadka, wolałbym ją gęściejszą, szczególnie pod wałek, czy tam jak ktoś chce sobie nałożyć packą. A dwójka, jak dla mnie konsystencja, po dokładnym wymieszaniu, bez dolewki wody, dla mnie idealna masa, jeśli chodzi pod wałek, czy tam pod pacę. Co do agregatu, a jedenastka, również nie dolewałbym wody do nakładania agregatem. Tu myślę, że ta konsystencja to jest właśnie taka idealna pod agregat. A dwójka spróbowałbym bez wody, ewentualnie delikatnie. Samo nakładanie, żadnych problemów. Ściąganie również, powierzchnia wychodziła bardzo ładna, z tym, że tutaj jest bardzo duża różnica. I teraz tak, jeśli chodzi o czas otwarty, no to tutaj A11 zdecydowanie bije na głowę A2, 2-3, może nawet 4-krotnie macie dłuższy czas otwarty na tej ścianie. Także tu polecam dla amatorów, osób niewprawionych, ktoś, to powiedzmy, nie ma takiej wprawy, z tą masą, no nie ma takiej opcji, żeby mu zbrakło czasu na zagładzenie tam nawet całej niedużej ściany, czy większej. Jeżeli komuś ta masa przystnie na ścianie, to albo po prostu ma za gorąco, za sucho, albo pracuje w tempie żółwia. Także no nie ma takiej możliwości, żeby tutaj nie zdążyć zagładzić ściany na A11. A dwójka, tutaj już ruchy trzeba zagęścić, mieć trochę wprawy, zdecydowanie szybciej ciągnie. Ale takie pola po 5-6 metrów kwadratowych mniej więcej robiłem. Ja nie miałem z tym problemu, żeby tej wielkości pole sobie wygładzić. Mogłoby być nawet trochę większe, poszłoby to bez problemu, ale widać, że zdecydowanie szybciej ta masa ciągnie. Wysychanie tak samo, a dwójka zdecydowanie szybciej schnie. I tutaj na plus, jeśli chcecie zrobić pokój, wyszpachlować go 2-3 razy w ciągu dnia, 2-3 warstwy, no to z A11 może być problem, może nie zdążyć przesunąć między warstwami. Przy A2 raczej takiego problemu nie będzie, spokojnie to przesnie i dwie, nawet trzy warstwy jednego dnia będzie się w stanie położyć. Pomimo, że A2 miała jakby gorsze warunki do schnięcia, było tam w tamtym pomieszczeniu chłodniej, to i tak zdecydowanie szybciej wysychała. Także takie tutaj moje spostrzeżenia co do dwóch mas. Czyli jeszcze raz, A11 na pewno dla amatorów oraz osób mniej wprawionych, a A2 tam, gdzie zależy Wam na czasie, chcecie 2-3 warstwy położyć w krótkim czasie. Twardość oceniłbym bardzo zbliżonym. Ja nie zważyłem różnicy między szlifowaniem jednej czy drugiej. Siatka 180 bez żadnych problemów. Siatka była delikatnie zużyta. Także obie masy tą samą, tak samo jakby się szlifowały. Ja nie widziałem jakichś większych różnic po wyszlifowaniu. A11 jest lekko szorstka, nie jest taka całkiem wypolerowana. Może przy drobniejszym papierze byłaby bardziej. Ja takich drobnych nie używam papierów. Staram się ściany matowić, szlifować, a nie polerować. A2 szorstkość zdecydowanie większa. Nie wiem, co ma na to wpływ, może grubszy wypełniacz, jakieś grubsze ziarno, ale ta ściana była na dwójce bardziej szorstka po szlifie. Po odpyleniu, co widzieliście w filmie, nie osypuje się, praktycznie ręki już nie brudzi. Masy oceniłbym raczej jako średniej twardości, dla mnie takie w sam raz. Obie masy, co również mogliście zauważyć, bez problemu da się szlifować na płytach GK jakby do zera, czyli wycieniować tak, że nie będzie jakby przejścia. Nic tam się na krawędziach po przetarciu nie osypywało, żadnych chmurek. Także spokojnie obiema masami można by zrobić Q2, wyszlifować i to pomalować, tak? Tutaj te masy jakby według mnie nie wymagają tego, aby kłaść cało powierzchniowo, bo są takie masy, które po prostu nie da się wyszlifować na zero, ponieważ krawędź będzie się zawsze odznaczać, będzie się osypywać. Także tyle ode mnie. Na razie.